Ale najpierw musimy wrócić do wczorajszego wywiadu Igi Świątek, w którym Iga przyznaje się bez bicia, że trenuje z Jerzym Janowiczem, a Jerzy Janowicz siedzi wczoraj godzinę w naszym studiu i nic na ten temat nie mówi. Teraz musisz się wytłumaczyć. Jestem cichym chłopcem, co się tłumaczyć. Nie gadam za dużo. No dobra, to będziemy cię jednak próbować wyciągnąć na spytki. To jest jednorazowa akcja, że tak użyję kolokwializmu, treningi z Igą Świątek, czy to jest dłuższa współpraca? Raczej to jest coś takiego, jak Tomek nie potrzebuje, to w sensie Tomek Wiktorowski nie potrzebuje, to do mnie dzwoni, czy jest taka szansa. Jak dysponuję czasem, to wtedy jestem do dyspozycji. Jak te treningi wyglądają? Na tempie. Na tempie, intensywnie, dużo mocnego grania. Czasami staram się skorygować jakieś tam techniczne błędy i nic szczególnego. Dobrze, a czego Iga albo Tomek od ciebie wymagają w takim razie? Mocnego, płaskiego grania. Czasami Tomek musi mnie uspokajać, że jednak za mocno. Dobrze, Iga właśnie wczoraj w wywiadzie powiedziała, że mimo, że nie jesteś w rytmie meczowym i w rytmie treningowym, to i tak serwujesz zdecydowanie mocniej niż wszystkie rywalki, z którymi jej przychodzi grać, więc rozumiem, że to też o to chodzi. No na pewno nie da się tego oszukać. Męskie serwowanie jest zdecydowanie na innym poziomie, inne rotacje, inna szybkość, więc... przychodzi mi to z łatwością, no i Iga może z tego korzystać. Jesteś człowiekiem, który bardzo lubi rywalizację i bardzo lubi wygrywać. Jak udaje ci się wygrać piłkę z Igą Świątek, to jest yes? Z Igą Świątek nie przegrywam. Nie przegrywam czy nie wygrywam? Nie przegrywam. Dobrze. Zapamiętamy to sobie. Dobrze, to jeszcze tylko ostatnie pytanie. Już cię więcej o Igę Świątek nie będę męczyć. Przed Wimbledonem udzielałeś jej jakiś rad? Pytała o nie, czy też niekoniecznie? Nie, przed Wimbledonem nie, bo ja miałem swoje przygody z padlem związane, igrzyska, obozy z reprezentacją, więc nie za bardzo byłem też dostępny. Ona miała bardzo dobry okres, też nie za często przebywała w Polsce, więc mocno się rozminęliśmy czasowo.